PMania to konferencja z zarządzania projektami organizowana przez Śląski Oddział PMI. Dedykowana jest ona przede wszystkim dla kierowników projektu, ale nie tylko, także dla managementu średniego i wyższego szczebla. Jeżeli ktoś chce dowiedzieć się czegoś więcej na temat zarządzania, zarówno miękkich, jak i twardych aspektów, właśnie tutaj znajdzie odpowiedź. Na PMI mówiłam o roli nastawienia psychicznego i możliwości świadomego zarządzania 5 reakcjami stresowymi. To jest temat, który bardzo mocno wiąże się z odpornością psychiczną, która dla każdego project managera powinna być tematem ważnym, dlatego że silny i odporny psychicznie menedżer to dużo bardziej efektywny menedżer. Mamy szeroki kalejdoskop różnych podejść. Mówiliśmy o stresie, o odporności psychicznej, mówiliśmy o pewnych czynnikach budujących przywództwo, mówiliśmy o myśleniu systemowym w realizowaniu projektów. To znakomita i zdecydowanie pozaakademicka, praktyczna dawka informacji. Coraz więcej organizacji przechodzi na zarządzanie w typie empowerment, czyli przekazuje swoje cele do zrealizowania zespołom i te zespoły potrzebują takiego podejścia, dzięki któremu, jak to określam, sensotworzą, czyli realizują swoje zadania z sensem i temu służy między innymi project management. Po konferencji PM Mania chcę Państwu gorąco polecić to wydarzenie, które odbyło się w Katowicach, bo spotykają się tu ludzie, którzy poszukują inspiracji, poszukują rozwoju i wykładowcy, którzy pojawiają się na tego typu konferencjach, zawsze są na najwyższym poziomie, mają bardzo ciekawą wiedzę, a co bardzo ważne, ta wiedza jest aplikowalna później do Państwa pracy, do Państwa życia, także warto z tego skorzystać. Jeśli szukacie więc inspiracji, PM Mania to na pewno jest dobry wybór. Serdecznie polecam i pozdrawiam.